Określiliśmy dla żartu na wysokości 2. Robię to badanie ze studentami Erasmusa w Warszawie. Na pracach magisterskich, prace się odbyły z opóźnieniem zresztą. I postawiliśmy sobie dwa takie tematy dla żartu. To znaczy, kiedy zastanawialiśmy się, co ciekawego można by było zbadać w tych różnicach, no to postawiliśmy sobie tak. Pamięć krótko, pobrać krótko. To był pierwszy temat. Czyli jak alkohol przez manipulację pobudzeniem wpływa na funkcjonowanie naszych pamięci. I czy pamięć krótką da się wylać? Znaczy, czy można się nie wlać troszeczkę wódki? Oczywiście dużo wpływa na skutkę pogorszenia. Ale czy troszkę wódki jest w stanie nas prowadzić na ten optymalny poziom na funkcjonowanie pamięci? A drugi temat był poszklanie na ucztowanie. I to był temat, który jak możecie się domyślić dotyczy uwagi. Chodziło o to, czy pracownicy budowlani, którzy muszą robić parę rzeczy jednocześnie, stojąc na przykład na sklepie. Gdybym wiedział o tym, o czym wiem dzisiaj, lepiej jak się napiją i lepiej to jeść, lepiej może, żeby nie pić. Mianowicie. Krótko rzecz biorąc, czy z alkoholem, jaka to jest naszą podstawową właśnie licencję? Mianowicie, wiecie, że jestem ekstrawertyczny. Wiecie, że kiedyś zrobiłem błąd życiowy. Nie,
Wiecie, że kiedyś zrobiłem błąd życiowy, Gdybym wiedział, teraz mam tego zapisy sobie wrzucę. Teraz mam tego zapisy sobie wrzucę.